To będzie wyjątkowy mecz. W sobotę na stadionie przy ulicy Struga zostaną rozegrane piłkarskie derby Radomia pomiędzy drużyną Broni i Radomiaka. Jeśli Zieloni wygrają z sąsiadem Zamiedzy, to do Radomia po długiej przerwie zawita druga liga. Jest to kolejny bardzo ważny mecz. Wiadomo, jest to mecz z podtekstem, jest to mecz bardzo prestiżowy. Natomiast my w każdym meczu koncentrowaliśmy się na tym, żeby być maksymalnie przygotowanym. Czy to był mecz z Hutnikiem, czy to był mecz z Omegą Kleszczów. I tak samo teraz tutaj się koncentrujemy, żebyśmy byli maksymalnie przygotowani do tego najbliższego meczu. Także tutaj, jeżeli chodzi o samo przygotowanie, o same założenia, to wyglądają one bardzo podobnie jak w poprzednich mikrocyklach. Atmosfera i generalnie podejście do zajęć jest bardzo dobre. I tutaj, jeżeli chodzi o ciśnienie, myślę, że wiadomo, każdy gdzieś tam z tyłu głowy gdzieś to siedzi, że ten mecz jest z lokalnym rywalem. Czujemy to, że został jeden krok do zrobienia. Pracowaliśmy na to cały sezon i tak naprawdę wystarczy postawić kropkę na D. Zieloni w meczu z Bronią szczególnie liczą na wsparcie ze strony swoich kibiców. Tak, jak zawsze tutaj to jest duży skarb Radomiaka, że ma takich właśnie kibiców, którzy dopingują go nie tylko tutaj na miejscu, ale też jeżdżą z nami na wyjazdy i nie ukrywam, że to wszystko, ta cała sytuacja nam pomaga i nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej również w tym meczu. Choć Broni nie walczy już o awans, to nie odpuści tego meczu, zaznaczył kapitan Radomiaka. Broń na pewno nie odpuści, oni już w sumie o nic nie grają, ale to są derby, derby rządzą się własnymi prawami, wiadomo. Oni są w dołku, my jesteśmy na fali i musimy to pokazać w sobotę i wygrać ten mecz. Z kolei trener Broni oświadczył, że w jego drużynie panuje skupienie oraz chęć zwycięstwa. Każdy z zawodników marzy, aby zagrać w takim spotkaniu. Przygotowujemy się normalnym rytmem treningowym, tak jak przed każdym innym spotkaniem. Wiadomo, że to są derby, te emocje są zdecydowanie większe od pozostałych tych spotkań ligowych. Natomiast plan jest taki, tak postanowiłem, nie zmieniać nic i jedziemy takim samym mikrocyklem, jak to robiliśmy wtedy, kiedy nam najlepiej szło. Każdy w tym meczu chce zagrać, to jest jedna sprawa. Każdy chce się dostać z tych zawodników, którzy tam Państwo widzą za mną, dostać się do osiemnastki. I tutaj na pewno wyczuwa się tą taką adrenalinkę, troszeczkę podwyższone to ciśnienie u piłkarzy, bo każdy chce znaleźć się na ławce, chociażby na ławce w tym meczu. I chłopcy też tak odczuwają taką wewnętrzną, bym powiedział, moc, że my jesteśmy w stanie nawet ten mecz wygrać. No. Natomiast to jest tylko piłka i to są sytuacje takie nieprzewidzialne. To są właśnie derby i tutaj tych niespodzianek, Tych minut emocjonujących i tych sytuacji bramkowych. Chciałbym, żeby w tym meczu nie zabrakło, a niech zwycięży drużyna lepsza. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla Radomiaka, ostrzegł kapitan Broni. My sobie nie możemy pozwolić na jakieś takie lekceważenie, czy to Radomiak, czy kto inny. Podchodzimy do tego meczu tak samo jak i do każdego, a wiadomo, derby same motywują w sobie każdego zawodnika.